Witam Państwa. Wiecie, co to jest przystanek Woodstock. Jest to impreza muzyczna, która odbywa się w Kostrzyniu nad Odrą. 2 sierpnia doszło tam do pewnego incydentu. Znany dziennikarz Grzegorz Miecugow został, można powiedzieć, tak on mówi, że zaatakowany, ale tak naprawdę polegało to na tym, że jedna osoba z widowni wbiegła na scenę z transparentem, że TVN kłamie, i tego pana w ten sposób mniej więcej kilka razy dotknęła po klatce piersiowej, po ciele, i bardzo się ten pan przestraszył. Oczywiście poszła wiadomość w media, że został pobity, został zaatakowany, co jest oczywiście nieprawdą, dlatego że zarzuty tej osobie, która wtargnęła na scenę, młodemu człowiekowi, postawiono nie z kodeksu karnego, tylko postawiono z ustawy o zakłóceniu imprez masowych. Czyli już nawet same wtargnięcie na scenę, bez transparentu, bez dotykania dziennikarza rękoma, byłoby karalne z ustawy o zakłóceniu imprez masowych do 2 lat. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że zauważcie, kto tak naprawdę w Polsce prowadzi propagandę, kto tak naprawdę w Polsce jest dziennikarzami. Otóż Grzegorz Miecugow jest synem Brunona Miecugowa, a Brunon Miecugow jest propagandzistą, dziennikarzem stalinowskim w Polsce. Ci ludzie, dziennikarze, ci ludzie mediów, telewizji, celebryci, to oni tworzą ten system. Politycy, owszem, są na szczycie, ale mają narzędzia, którymi się posługują. I tymi narzędziami są właśnie dziennikarze. Czy widzicie w naszych mediach dzieci lekarzy, dzieci inżynierów, dzieci jakichś arystokratów, szlachty polskiej? Nie widzicie. Widzicie propagandzistów, którzy mają rodziców propagandzistów komunistycznych, stalinowskich. Świadczy to o tym, że w komunizmie były klasy społeczne. Była klasa niewolników, która pracowała, i była nomenklatura urzędnicza, która zajmowała wszystkie stanowiska. I oni dziedziczą pracę. Oni, tacy ludzie jak Grzegorz Miecugow, na przykład Monika Olejnik, oni dziedziczą lukratywną pracę. Bo praca dziennikarza to jest ten program, kilka godzin w tygodniu, albo mniej niż kilka godzin, i bardzo duże pieniądze, ogromne pieniądze. To są honoraria, na przykład w przypadku Tomasza Lisa, sięgające kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy złotych. Dlatego musicie wiedzieć, że informacja, która poszła w związku z zakłóceniem przystanku Woodstock w programie, który prowadził Grzegorz Miecugow, jest informacją oczywiście przedstawioną w krzywym zwierciadle. Dlatego że młodzi ludzie, którzy w naszym kraju są bez szans na rozpoczęcie życia zawodowego, życia materialnego, normalnych zarobków, bo dzisiaj standardem w Polsce to powinno być 1200 euro zarobku, dlatego że w Unii Europejskiej 850 euro to jest minimum socjalne. Młodzi ludzie są bez szans i wtargnięcie młodego człowieka na scenę z hasłem TVN kłamie, co jest oczywiście prawdą, powinno was i powinno publiczność na przystanku Woodstock zmobilizować do myślenia. Bo kiedy młodego człowieka ze sceny usunięto, wtedy ktoś rzucił hasło i tłum, jak bydło, jak owce, powtarzał dla Grzegorza Miecugowa: przepraszam, przepraszam. A tak naprawdę, jeżeli nie ma selekcji pozytywnej do zawodu dziennikarza, to znaczy ludzie idą na jakiś konkurs, wyróżniają się talentami, a są polecani tylko dlatego, bo rodzina była rodziną propagandzistów komunistycznych do lekkiej pracy. I najlepszą dla nich karą byłoby, gdyby wszyscy z tego programu w tym momencie, który prowadził Miecugów na Woodstocku, wstali i wyszli. W Białymstoku odbył się koncert dla tolerancji po wielu akcjach, które były prowadzone wcześniej, i ludzie nie przyszli na koncert. Nie przyszli na koncert dla tolerancji, ponieważ
z Białegostoku robiono na siłę miasto rasistowskie i miasto faszystowskie. I ludzie zareagowali prawidłowo. Po prostu nie przyszli, po prostu się odwrócili. I gazeta białostocka, Kurier Poranny, która prowadzi tutaj nagonki na różnych działaczy, prowadzi propagandę sukcesu władz naszego miasta, niestety musiała napisać prawdę, że białostoczanie nie przyszli na koncert dla tolerancji. I tak samo na przystanku Woodstock. Przychodzi, jest zaproszony tam na przykład Komorowski, jest zaproszony tam Miecugow czy ktoś inny. Wstajemy, minuta ciszy i wychodzimy. Bo my przyjeżdżamy tam, żeby zobaczyć zespół, zobaczyć tych muzyków, ale nie po to, żeby zobaczyć te same twarze, które widzimy w telewizji i które nam mówią, że Polska jest zieloną wyspą, że nie ma żadnych problemów materialnych, że tutaj jest po prostu lukr. A wypowiedź samego pana Tuska dotycząca tego incydentu to już w ogóle jest niezrozumiała, ponieważ wypowiedział się, że on jest przeciwko używaniu przemocy. Zgoda. Tam co prawda żadnej przemocy nie było. Dlaczego pan Tusk wprowadza w Polsce ustawę 1066? To znaczy, że obce policje, obce służby będą miały prawo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej interweniować. Przecież ta ustawa jest wyraźnie sprzeczna z konstytucją. Jeżeli ten facet, który jest w tej chwili premierem, taką ustawę popiera, przed jego klub przedkłada do Sejmu i tak dalej, to w tym momencie zwykła prokuratura rejonowa powinna zareagować. Zwykła prokuratura rejonowa powinna wysłać ludzi i po prostu rozpocząć śledztwo, bo jest to sprzeczne z konstytucją. Nie można wprowadzić obcych policji czy obcych służb na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bo będą realizować obcy interes i my, jako obywatele tego kraju, będziemy ponosić tego ujemne konsekwencje. Będziemy mogli być nawet we własnym domu zamordowani przez obce wywiady, przez obce służby, które będą mogły wjeżdżać do naszego kraju z bronią. Dlatego ten młody człowiek, który na przystanku Woodstock zaprotestował, zrobił słusznie, bo nasza telewizja nie informuje. Ja już nie mówię, że kłamie, tylko mówię, że nie informuje, co się w kraju dzieje. Ich tematy to tak, zdjąć krzyż, małżeństwa homoseksualne, homoseksualizm, transwestycyzm, mężczyźni z obciętymi narządami płciowymi. Teraz mają nowy temat. Teraz mają rasizm i teraz mają faszyzm. W kraju, który został wymordowany przez faszystów, niszczony przez faszystów, w kraju, który w tej chwili jest dojony jak dojna krowa przez międzynarodowe koncerny, pojawia się rasizm i faszyzm, skoro my, Polacy, jesteśmy traktowani jako rasiści. A rasistami nie jesteśmy. To nas się traktuje w kraju poniżej naszej wartości, bo zagraniczne sklepy nie płacą podatków i nie ma pieniędzy na polskie dzieci w szpitalach.